Urodziny Łukasza i prezent od Boga dla ciebie. Jeszcze tylko 2 dni do urodzin. Niezwykły prezent. Babcia Łukasza szukała dla niego wyjątkowego prezentu. W końcu znalazła coś, co na pewno bardzo mu się spodoba. Zapakowała prezent i zawiązała go wstążką w ulubionym kolorze chłopca, niebieskim. Kiedy zbliżała się już godzina przyjęcia urodzinowego Łukasza, babcia zapukała do drzwi, otworzył jubilat. Kobieta od razu złożyła mu życzenie. Następnie położyła na stole swój prezent z niebieską wstążką. Obok pozostały dla Łukasza. Łukasz z zaciekawieniem zaczął rozpakowywać prezenty. W jednym z nich znalazł nową grę i od razu postanowił ją wypróbować. Całkiem zapomniał o prezencie od babci. Kobieta złapała go delikatnie za ramię i spytała: nie chciałbyś może odpakować prezentu od swojej babuni? Chłopiec spojrzał na nią tylko przelotnie i odpowiedział: zrobię to później. Jednak czas upływał, a Łukasz był zbyt zajęty, żeby myśleć o prezencie. Dopiero mama przypomniała mu: dlaczego nie otwierasz prezentu babci? Ale chłopiec odparł tylko: jestem bardzo zajęty, nie mogę się rozdwoić. Wieczorem prezent z niebieską wstążką dalej leżał nierozpakowany na stole. Kiedy przyjęcie się skończyło, zawiedziona babcia wróciła do domu. Czy wiesz już, że Bóg ma dla ciebie najpiękniejszy prezent ze wszystkich na świecie? Bóg cię kocha dużo bardziej niż babcia Łukasza swojego wnuczka. Możesz o tym przeczytać w Biblii, w Słowie Bożym. Dla ciebie twoje imię. Ale On jest również sprawiedliwy. Musi ukarać każdego człowieka za wszystkie niedobre rzeczy, które uczynił mnie i ciebie tak samo. Złe rzeczy, które robimy, kłamstwa, zazdrość, bycie nieuprzejmym, kradzież i tym podobne. Biblia nazywa je grzechami. Tak naprawdę ty i ja powinniśmy umrzeć za nasze grzechy, ale Bóg na szczęście ma rozwiązanie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Biblia, Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Syn Boga, Jezus Chrystus, umarł za nasze grzechy na krzyżu, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Biblia, Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16b. Jeśli uwierzysz w te słowa, Bóg nie będzie musiał cię ukarać, ponieważ Pan Jezus zapłacił za wszystkie złe rzeczy, które kiedykolwiek zrobiłeś. To właśnie jest prezent od Boga dla ciebie i dla mnie, a ty musisz tylko go przyjąć dla ciebie. A jak możesz odpakować ten Boży prezent? Porozmawiaj z Bogiem i powiedz Jemu o złych rzeczach, które zdarzyło ci się zrobić w życiu. Biblia nazywa to wyznaniem grzechów. Podziękuj Bogu za to, że Pan Jezus umarł za ciebie. Kiedy to zrobisz, znajdziesz szczęście, ponieważ Bóg ci wybaczy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Biblia, pierwszy list Jana. Rozdział pierwszy, werset 9. Bóg czeka na ciebie, aż wreszcie otworzysz Jego prezent. Nie lekceważ go, tak jak zrobił to Łukasz.